miało trwać tylko 2-3 dni. Powstańcy walczyli jednak o stolicę ponad 2 miesiące. 2 października przedstawiciele komendy głównej AK właśnie wtedy w kwaterze sił niemieckich w Ożarowie Mazowieckim podpisali układ o zaprzestaniu działań wojennych w Warszawie. W tym roku 2 października jest też obchodzony jako Dzień Pamięci o cywilnej ludności powstańczej Warszawy ustanowiony przez Sejm. I również po raz pierwszy rusza program pomocy żyjącym powstańcom, który sfinansują władze stolicy. Cmentarz powstańców Warszawy na Woli. To tu spoczywa ponad 100 tysięcy ofiar powstania. Większość to ludność cywilna. Chcemy przypomnieć ich ofiarę i już dzisiaj zarówno ten cmentarz, który przeszedł generalny remont, jak i w przyszłości za naszymi plecami powstanie Izba Pamięci, która będzie przypominała o tym dramacie ludności cywilnej. Warszawa pamięta o bohaterach nie tylko w czasie rocznicowych obchodów. W lipcu władze stolicy ogłosiły konkurs dla organizacji, która otoczą opieką żołnierzy powstania. Bardzo nam się podoba podejście, wsparcie byłych powstańców od strony bardziej społecznej poprzez organizacje pozarządowe. To inicjatywa ważna i niezmiernie potrzebna, mówi Halina Jędrzejewska, pseudonim Sławka, wiceprezes Związku Powstańców Warszawskich. W momencie wybuchu powstania miała 17 lat. Jako sanitariuszka liniowa przeszła cały szlak bojowy zgrupowania Radosław. Za bohaterstwo i odwagę dwukrotnie została odznaczona Krzyżem Walecznych. Coraz więcej w naszym środowisku jest ludzi samotnych, całkowicie samotnych. No to ta pomoc taka na co dzień jest niezwykle ważna. W Warszawie mieszka dziś około 2000 osób, które walczyły w powstaniu. Pomocy potrzebuje 2/3 z nich. To bardzo dumni ludzie, bardzo rzadko proszą o pomoc, bardzo trudno im przyjąć pomoc. Często w sprawie pomocy dla powstańca zgłasza się sąsiad, sąsiadka, przyjaciele rodziny. Jedną z dwóch organizacji, która obok Fundacji Pomocy Potrzebujących wygrała ogłoszony przez Warszawski Ratusz konkurs, jest Korpus Opiekuńczy OKO PCK. W ramach korpusu pracują wykwalifikowane siostry i wolontariusze. W korpusie działają studenci warszawskich uczelni i licealiści. Towarzyszenie im w życiu codziennym, tak? Umawianie wizyt lekarskich, kupowanie lekarstw w aptekach, spacery, rozmowy. Rozmowy to są takie normalne, życiowe, ludzkie potrzeby. Równie ważna jest po prostu obecność i zainteresowanie osoby życzliwej. Najważniejsze jest to, żeby nie czuli się samotni, żeby dotrzymywać im towarzystwa, żeby poświęcić im odrobinę czasu. Halina Jędrzejewska dodaje, sami powstańcy, choć rzadko o pomoc proszą, to bardzo ją cenią. Ja cię najmocniej przepraszam, ale ty miałaś rację, wiesz co, załatw mi to, bo jednak ja tego potrzebuję. A teraz jest zachwycona, co parę dni do mnie dzwoni i mi słuchaj, co to za nadzwyczajna ta Małgosia, co to w ogóle no, ósmy cud świata, jak ona jest miła, jaka serdeczna, no w ogóle ja odżyłam przy niej. Konkurs dla organizacji pomagających powstańcom ma charakter pilotażowy, ale władze Warszawy obiecują, że będzie kontynuowany. Katarzyna Nowicka, Polonia 24.